No to właśnie uczestniczyliśmy w pokazie pana Karola, iluzjonisty, młodego 25-letniego artysty. Radził sobie, ja nie wierzę w to, co widzę, ale tak jest. Jest dużo pracy i trzeba mieć zdolności do tego, żeby móc tak ludzi bawić. Właściwie wszyscy jesteśmy chyba zaskoczeni, bo ogląda się pokazy iluzjonistów, ogląda się w telewizji, więc wydaje się, że jesteśmy daleko. To nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, nie jesteśmy niedowiarkami. Natomiast tutaj właściwie namacalnie można zobaczyć, że człowiek potrafi sterować ludzkim widzeniem, ludzkimi zmysłami i nie wie, jak to zrobić. To jest fajne. To jest ciekawe wydarzenie. Dziękujemy.